Człowiek jest osobą, a więc bytem, który istnieje i działa świadomie. Jest dla siebie podmiotem i przedmiotem. Może być posiadany wyłącznie przez samego siebie. Podstawą wiedzy o człowieku jest doświadczenie. Człowieka osobę wypada w pierwszym i podstawowym rzucie zidentyfikować jako supozytum. Osobą jest konkretny człowiek, indywiduła substancja, jak głosi w pierwszej części swej klasycznej definicji Boecjusz. Osoba zawsze jest jednostką natury rozumnej, jak głosi pełna definicja Boecjusza. Persona est rationalis naturę, indywiduła substancja. Tym niemniej ani pojęcie natury rozumnej, ani też jej indywidualizacja zdają się nie oddawać owej specyficznej pełni, jaką odpowiada pojęciu osoby. Owa pełnia to nie tylko konkretność, to już raczej jedyność i niepowtarzalność. Język potoczny dysponuje tutaj lapidarnym, a zarazem dosadnym wyrażeniem zaimkowym: osoba to ktoś. Ów jest kapitalnym skrótem semantycznym, natychmiast bowiem wywołuje skojarzenie, a w nim porównanie i przeciwstawienie do coś. Zidentyfikowanie osoby jako supozitum domaga się uwzględnienia owej różnicy, jaka zachodzi pomiędzy ktoś, a coś. Osoba, człowiek jako osoba, to jest suppositum, to jest podmiot istnienia oraz działania. Z tym jednak, że istnienie esse jemu właściwe jest osobowe, a nie tylko indywidualne w znaczeniu indywidualizacji natury. W ślad za tym i operarii, przez które rozumiemy cały dynamizm człowieka, Zarówno działanie, jak i dzianie się, jakie w nim zachodzi, też jest osobowe. Osoba pozwala się zidentyfikować jako supozytum przy zastosowaniu właściwej analogii. Supozitum ktoś wykazuje nie tylko podobieństwo, ale i różnicę oraz dystans względem każdego supozytum coś. Osoba jest tym, kto siebie samego posiada, i zarazem tym, kto jest posiadany tylko i wyłącznie przez siebie. W innym porządku, z racji swej stworzoności, osoba jest posiadana przez Boga, jednakże zależność ta bynajmniej nie unicestwia ani nie przesłania istotnego dla osoby wewnętrznego stosunku samoposiadania czy też samowłasności. Ogromnie ważną część doświadczenia człowieka stanowi doświadczenie własnego ja. Kiedy mowa o doświadczeniu człowieka, chodzi nade wszystko o fakt, że człowiek styka się, to znaczy nawiązuje kontakt poznawczy z sobą samym. Kontakt ten ma charakter doświadczalny poniekąd wciąż, a równocześnie za każdym razem, kiedy zostaje nawiązany. Kontakt ten bowiem nie trwa bez przerwy, nawet gdy chodzi o własne ja na płaszczyźnie świadomości. Przerywa się choćby na okres snu. Tym niemniej człowiek wciąż jest z sobą samym, wobec czego i doświadczenie siebie samego w jakiś sposób ciągle trwa. Zachodzą w nim momenty bardziej wyraziste, a prócz tego cały ciąg momentów mniej wyrazistych, a wszystkie one składają się na swoisty całokształt doświadczenia tego człowieka, którym jestem ja sam. Doświadczenie to składa się z wielości doświadczeń i stanowi jakby ich sumę, lub raczej wypadkową. Doświadczenie człowieka, tego człowieka, którym jestem ja sam, trwa tak długo, jak długo zachodzi ów bezpośredni kontakt poznawczy, którego ja jestem z jednej strony podmiotem, a z drugiej strony przedmiotem. W ściślejszej łączności z tym kontaktem przebiega proces zrozumienia, który także ma swoje momenty i swą ciągłość. Ostatecznie zrozumienie siebie samego składa się z wielu zrozumień, poniekąd tak jak doświadczenie z wielu doświadczeń. Wydaje się, iż każde doświadczenie jest zarazem jakimś zrozumieniem. To wszystko odnosiło się właściwie do jednego tylko człowieka tego, którym jestem ja sam. Przedmiotem doświadczenia są jednak również inni ludzie poza mną. Na doświadczenie człowieka składa się doświadczenie siebie samego oraz wszystkich innych ludzi, którzy w stosunku do podmiotu znajdą się w pozycji przedmiotu doświadczenia to znaczy w bezpośrednim kontakcie poznawczym. Aspekt ilościowy w tym doświadczeniu odgrywa pewną rolę. Im więcej ludzi stanęło w zasięgu czyjegoś doświadczenia, tym doświadczenie to jest większe i poniekąd bogatsze. Doświadczenie człowieka jest to najbogatsze z doświadczeń, jakimi dysponuje człowiek, a równocześnie najbardziej chyba złożone. Doświadczenie każdej rzeczy, która znajduje się poza człowiekiem, łączy się zawsze z jakimś doświadczeniem samego człowieka. Człowiek nigdy nie doświadcza czegoś poza sobą, nie doświadczając w jakiś sposób siebie, w tym doświadczeniu. Ruach. Duch Boży unosił się nad wodami. Zdumienie. Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu, wstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony dokąd? Co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz, ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty? Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać, pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół, i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku. Lecz zdumiewa się człowiek, próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu. Nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem, pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali którego unosiła jakby mówiąc wszystkiemu wokoło zatrzymaj się masz we mnie przystań we mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem zatrzymaj się to przemijanie ma sens ma sense ma sense ma sense Czyn jest to świadome działanie człowieka. Może być spełniany tylko przez osobę. O jego istocie świadczy dobrowolność. Czyn odróżniamy od uczynnień, które nie są efektem świadomego działania, ale wszystkim tym, co się z człowiekiem albo w człowieku dzieje. Czyny kształtują człowieka. Przysługuje im wartość moralna. Człowiek, jako osoba, przez moralnie dobre lub złe czyny, sam staje się dobry lub zły. Czyn jest szczególnym momentem danym w oglądzie, czyli doświadczeniu osoby. Oczywiście, że doświadczenie to jest zarazem ściśle określonym zrozumieniem. Jest to ogląd intelektualny, dany na gruncie faktu, człowiek działa w całej jego niezliczonej częstotliwości. Fakt, człowiek działa w swej pełnej doświadczalnej zawartości, pozwala się w ten sposób zrozumieć, pozwala się mianowicie zrozumieć jako czyn osoby. Cała zawartość doświadczenia ujawnia nam ów fakt w taki właśnie, a nie inny sposób. Ujawnia z właściwą sobie oczywistością. Co w tym wypadku oznacza oczywistość? Po pierwsze, zdaje się ona wskazywać na istotną właściwość ujawnienia czy też unaocznienia się przedmiotu. Na znamienne, dlatego rys poznawczy. Równocześnie jednak oczywistość oznacza, że zrozumienie faktu człowiek działa jako czynu osoby, czy może lepiej jako całokształtu osoba czyn, znajduje całkowite potwierdzenie w zawartości doświadczenia, czyli w zawartości faktu człowiek działa przy jego ogromnej częstotliwości. Dynamizm właściwy człowiekowi znajduje swe podstawowe odzwierciedlenie w świadomości, dzięki czemu człowiek jest także świadom głównych kierunków owego dynamizmu, co łączy się także z ich przeżywaniem. Człowiek wszakże przeżywa działanie jako coś zasadniczo różnego od dziania się, to znaczy od tego, co w człowieku li tylko się dzieje, a w czym człowiek jako człowiek nie jest czynny, nie działa. Dwie struktury obiektywne – człowiek działa – oraz coś dzieje się w człowieku wyznaczają dwa podstawowe kierunki dynamizmu właściwego człowiekowi. Są to kierunki przeciwstawne o tyle, że w jednym z nich unaocznia się i zarazem urzeczywistnia aktywność, czyli czynność człowieka, drugim natomiast pewna jego pasywność, czyli bierność. Każdy z nas może przeprowadzić w sobie jakby linię demarkacyjną. Oddzielającą działanie, oddziania się, przy czym jedno nie tylko odróżnia się od drugiego, ale także jedno przez drugie się tłumaczy. Przy zrozumieniu struktury człowiek działa, a w dalszym ciągu przy jej możliwie gruntownej interpretacji jest to bardzo ważne. Można powiedzieć, że pomiędzy działaniem człowieka a tym wszystkim, co w człowieku się dzieje, zachodzi nie tylko przeciwstawność. Ale także wyraźna korelacja, a nawet pewna równorzędność obu faktów, czy też obu struktur. Oto bowiem, kiedy stwierdzamy działanie, mówiąc człowiek działa, i kiedy stwierdzamy działanie się, jakie zachodzi w człowieku, mówiąc coś dzieje się w człowieku, wówczas w jednym i drugim wypadku człowiek występuje jako dynamiczny podmiot. Zarówno działanie jak też i to, co się w człowieku dzieje, ujawniają i zarazem, każde na swój sposób, urzeczywistniają dynamizm właściwy człowiekowi. Wypada zwrócić uwagę na jedno jeszcze, mianowicie na to, że każda pozdać dynamizmu, jaką stwierdzamy w człowieku, zarówno działanie, czyli czyn, jak i dzianie się w różnorodnej postaci, określone tutaj nazwą uczynnienie. Łączy się równocześnie z pewnym stawaniem się tegoż podmiotu człowiek. Człowiek staje się kimś i jakimś nade wszystko przez swoje czyny, przez działanie świadome. Czerpiąc świadomie z integralnego doświadczenia człowieka, nie możemy żadną miarą odcinać się w nim od doświadczenia moralności. Doświadczenie moralności w jej aspekcie dynamicznym. Czyli egzystencjalnym, jest zresztą częścią integralną doświadczenia człowieka, które, jak stwierdziliśmy, stanowi dla nas szeroki grunt zrozumienia osoby. Doświadczenie moralności musi nas interesować w szczególny sposób, gdyż wartości moralne, dobro i zło, stanowią nie tylko wewnętrzną właściwość ludzkich czynów, ale mają również to do siebie. Że człowiek właśnie jako osoba, przez te moralnie dobre lub złe czyny, sam staje się dobry lub zły. Więc walczyłam o miłość Stefana. W każdej chwili gotowa się cofnąć, jeśli on nie zrozumie sensu całej tej walki. Dawna dziewczęca miłość do tego człowieka wygasła, jak źródło, które nie może powtórnie wytrysnąć z ziemi. Próbowałam jednak uwierzyć i w niego, i w jakiś ład, w jakiś porządek wszystkiego, także i mego życia. Subtelna byłam, niemniej jak namiętna. Czyż miłość nie jest sprawą zmysłów i atmosfery? To łączy się i sprawia, że dwoje ludzi chodzi w kręgu swojego uczucia, i oto cała prawda. Czy jednak w końcu przebaczę? Pęknięcie raczej się utrwali. Bardzo trudne jest to pogranicze egoizmu i nieegoizmu. Byłam matką, w pokoiku obok, co wieczora zasypiały nasze dzieci najstarszy Marek, Monika i Jan. Cicho było w dziecięcym pokoju. W dusze dzieci jeszcze nie przeszło to pęknięcie naszej miłości, które ja już czułam tak dotkliwie. To tęsknota za kimś doskonałym za mężczyzną stanowczym i dobrym, który będzie inny od Stefana inny, inny. I wraz z poczuciem tej nagłej tęsknoty sama poczułam się inna i młodsza. Chyba nawet zaczęłam biec, przypatrując się pilnie mijanym mężczyznom. Pierwszy z nich, o którego się otarłam, nie odwrócił nawet wzroku w moją stronę. Szedł najwyraźniej zamyślony. Może myślał o swych interesach. Mógł być na przykład dyrektorem firmy lub pierwszym księgowym wielkiego przedsiębiorstwa. Nie odwracając więc głowy, powiedział tylko przepraszam. przepraszam, nie usiłowałam go zatrzymać. Byłam jednak gotowa zwrócić na siebie uwagę nie wiem jak to się stało że teraz byłam gotowa zwracać na siebie uwagę każdego mężczyznę. Może to było tylko proste odbicie tęsknoty, ale. Doszłam do przekonania, że nikt nie może odebrać mi tego prawa. Drugi przechodzień, spotkany zareagował inaczej. Kiedy spojrzałam mu w twarz, zauważył mój wzrok i przystanął. Odebrał spojrzenie, podszedł dwa kroki w moją stronę i powiedział. Chyba widziałem panią już kiedyś. Chyba widziałem panią już kiedyś. Byłam prawie gotowa przylgnąć do jego ramienia. Wieczór był wszakże taki ciepły i tyle świateł przesączało się wśród rdzewiejących liści października. Wieczorem zresztą nie widać rdzy. Tak bardzo zaś pragnęłam męskiego ramienia i spacerów wśród alei więdnących kasztanów. Wówczas on jeszcze powiedział, może wstąpimy do tego lokalu, parę taktów lekkiej muzyki dobrze działa, może wstąpimy do tego lokalu, parę taktów lekkiej muzyki dobrze działa, a potem nie odpowiedział. Ja zaś jak gdybym zlękła się tego potem on musi mieć żonę o której w tej chwili milczy nagle zrozumiałam co może się mieścić w wyrażeniu przygodna kobieta coś mi nakazało nie przylgnąć do jego ramienia nie był zresztą zbyt natarczywy i Wtedy jeszcze mocniej to zrozumiałam, co musi się mieścić w wyrażeniu Przygodna Kobieta. Dolność do świadomego i dobrowolnego działania wynika z właściwości, którą nazywamy samostanowieniem. Samostanowienie oznacza, że człowiek posiada wolę, która stanowi władzę wolności osoby. Wola sprawia, że człowiek może powiedzieć chcę, a zarazem że mogę, ale nie muszę. Wybór działania jest jednocześnie świadomym i wolnym wyborem osoby. Moment wyboru nazywamy rozstrzyganiem. Rozstrzygając, osoba kieruje się prawdą o dobru. Człowiek spełnia się w czynach. Inaczej mówiąc, spełniając czyny, spełnia siebie. W zależności od tego, czy czyny te są dobre czy złe. Człowiek może spełniać się w dobru, ale też i w złu. Uczestnictwo to spełnianie czynów wspólnie z innymi osobami. Aby móc mówić o prawdziwym uczestnictwie, każdy konkretny uczestniczący człowiek musi indywidualnie spełniać się w tym współdziałaniu. Wnikając w integralną strukturę stawania się człowieka moralnie dobrym lub też moralnie złym przez jego czyny, czyli działania świadome, odkrywamy w tej integralnej strukturze właściwy moment wolności. Mówimy o momencie w znaczeniu fenomenologicznym. W strukturze bowiem stawania się człowieka moralnie dobrym lub złym przez jego czyny, wolność najwłaściwiej się unaocznia. Wolność jest korzeniem stawania się człowieka dobrym lub złym poprzez czyny. Wolność stanowi nie tylko o samym działaniu, o czynie, którego osobowe ja samo jest sprawcą, ale stanowi o dobru lub złu moralnym, czyli o stawaniu się człowieka jako człowieka dobrym lub złym. Poprzez moralność, poprzez wartość moralną, jaką czyn realnie wnosi w człowieka, sprowadzamy tenże czyn, czyli działanie świadome do momentu wolności. Wolność ta najwłaściwiej unaocznia się każdemu człowiekowi w przeżyciu, które można streścić jako: mogę, nie muszę. Jest to nie tylko treść świadomości, ale przejaw i konkretyzacja właściwego człowiekowi dynamizmu. Leży on na linii działania i na tej linii Wchodzi w sprawczość osobowego ja, wyodrębnia się natomiast od wszystkiego, co w człowieku li tylko się dzieje. ów przejaw i konkretyzacja właściwego człowiekowi dynamizmu muszą mieć swój odpowiednik w potencjalności podmiotu człowiek. ów odpowiednik nazywamy wolą między mogę a nie muszę. Kształtuje się bowiem ludzkie chcę. Ono zaś stanowi zdynamizowanie właściwe woli. Wolą nazywamy w człowieku to, co pozwala człowiekowi chcieć. Wolność utożsamia się z samostanowieniem, z tym samostanowieniem, w którym odkrywamy wolę jako właściwość osoby. Wolność właściwa człowiekowi, wolność osoby poprzez wolę, Utożsamia się z samostanowieniem jako z rzeczywistością doświadczalną i najpełniejszą, i najbardziej podstawową zarazem. Chodzi więc o wolność jako o rzeczywistość. Chodzi o tę wolność, która jest rzeczywistą właściwością człowieka, rzeczywistym też przymiotem jego woli. Jest to założenie bardzo istotne. Łatwo bowiem w rozważaniu wolności woli ulec pewnemu idealizmowi, wychodząc od pojęcia wolności jako takiej, a nie od tej rzeczywistości, jaką stanowi człowiek i jaką wolność stanowi w człowieku. Kluczem do tej rzeczywistości jest fakt samostanowienia oraz wszystko to, co go dogłębnie warunkuje w samej strukturze osoby, mianowicie samopanowanie i samoposiadanie. Dzięki temu samostanowienie jawi się jako to, co wiąże oraz integruje właściwy człowiekowi dynamizm na poziomie osoby. Samostanowienie pozwala nam odróżniać dynamizm na poziomie osoby od dynamizmu na poziomie samej natury. W tym drugim stwierdzamy brak samostanowienia. Istotną racją wyboru oraz samej zdolności wybierania nie może być nic innego jak swoiste odniesienie do prawdy który wnika w intencjonalność chcenia i tworzy jakby jego zasadę wewnętrzną nie sposób zrozumieć wyboru bez sprowadzenia dynamizmu właściwego woli do prawdy jako zasady chcenia każdy czyn jest rzeczywistością która pod pewnym względem przemija ma swój początek i koniec zarówno w wymiarze zewnętrznym w stosunku do człowieka jak i w jego wymiarze wewnętrznym co jest tutaj dla nas przede wszystkim ważne, zajmujemy się bowiem głównie samym związkiem czynu z osobą, a nie kształtowaniem świata zewnętrznie przez działanie człowieka. Otóż w wymiarze wewnętrznym osoby czyn ludzki przemija i nie przemija zarazem. Wiadomo, że czyny ludzkie bywają spełniane w różnych relacjach międzyludzkich oraz w relacjach społecznych. Pojęcie uczestnictwo ma pewne znaczenie potoczne i to jest najszerzej znane i stosowane. Ma ono także znaczenie filozoficzne. W znaczeniu potocznym uczestnictwo to tyle mniej więcej co udział. Mówimy więc na przykład, że ktoś był uczestnikiem zebrania to znaczy, że wziął w nim udział. Stwierdzamy fakt w sposób najogólniejszy i jakby statystyczny, nie sięgając do podstaw tego udziału. Znaczenie filozoficzne uczestnictwa każe nam natomiast szukać tych podstaw. W tym znaczeniu termin uczestnictwo jako odpowiednik łacińskiego participatio ma długą i bogatą historię w języku zarówno w filozofii jak i teologii. W studium niniejszym idziemy oczywiście za znaczeniem filozoficznym terminu uczestnictwo. Chodzi nam bowiem nie tylko o zewnętrzne stwierdzenie faktu udziału konkretnego człowieka w jakimś działaniu wspólnie z innymi, ale chodzi nam o osiągnięcie do podstaw tego udziału. Chodzi mianowicie o osiągnięcie do tych podstaw, jakie tkwią w osobie. Rys uczestnictwa wskazuje więc na to, że człowiek, działając wspólnie z innymi, zachowuje w tym działaniu wartość personalistyczną własnego czynu, a równocześnie urzeczywistnia to, co wynika ze wspólnoty działania. Można też odwracając tą kolejność, powiedzieć, że dzięki uczestnictwu człowiek, działając wspólnie z innymi, zachowuje to wszystko, co wynika ze wspólnoty działania, a równocześnie przez to właśnie urzeczywistnia wartość personalistyczną własnego czynu. Rozwiązanie problemu wspólnoty i uczestnictwa tkwi nie w samej rzeczywistości działania, czy też bytowania wspólnie z innymi, ale w dobru wspólnym? Uczestnictwo w grupach, które łączy doraźna wspólnota działania, nie przejawia się i nie urzeczywistnia w takiej mierze, jak we wspólnotach, którym odpowiada stałość na gruncie samego bytowania, jak na przykład we wspólnocie rodzinnej, narodowej, religijnej czy państwowej. Każdy człowiek oczekuje po tych wspólnotach bytowania. Które zyskały sobie nazwę społeczeństw naturalnych z tej racji, że gruntownie odpowiadają społecznej naturze człowieka, aby w nich mógł wybierać to, co inni wybierają i dlatego, że inni wybierają, jako dobro własne służące spełnieniu jego własnej osoby. Równocześnie zaś na podstawie tej samej zdolności uczestnictwa, która jest istotą bytowania i działania wspólnie z innymi, człowiek oczekuje, aby we wspólnotach ugruntowanych na dobru wspólnym własne jego czyny. Służyły wspólnocie i podtrzymywały ją i wzbogacały. W takim układzie aksjologicznym człowiek gotów jest zrezygnować nawet z różnych dóbr jednostkowych, poświęcając je dla wspólnoty. Poświęcenie takie nie jest wbrew naturze, gdyż odpowiada w każdym człowieku właściwości uczestnictwa i na gruncie tejże właściwości otwiera mu drogę do spełnienia siebie. Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden, nasz własny. Zagłębia się w myśli pokoleń, i ziemię naszą opływa, i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem. Poza nim dźwięcz rzadko. W grupach ludzi, którzy mówią wokoło, jakby wyspy opłynięte oceanem powszechnej ludzkiej mowy, nie znajduje własnej fali. Nie rozszerzyły się zasoby mej ziemi. Jeśli nawet odpłynęła mowa, to żeby zanikać powoli w wysychających łożyskach, nie podjęły mowy moich ojców języki narodów, tłumacząc za trudna, lub zbędna. Na wielkim zgromadzeniu ludów mówimy nie swoim językiem. Język własny zamyka nas w sobie. Zawiera, a nie otwiera. Tak zwarci wśród siebie jedną mową. Istniejemy w głąb własnych korzeni, czekając na owoc dojrzewań i przesileń. Ogarnięci na co dzień pięknem własnej mowy, nie czujemy goryczy, chociaż na rynkach świata nie kupują naszej myśli z powodu drożyzny słów. Czyż nie żywimy pragnienia głębszej jeszcze wymiany? Lud, żyjący w sercu własnej mowy, pozostaje przez pokolenia tajemnicą myśli, nieprzejrzanej do końca. Słyszę jeszcze dźwięk kosy, Ojczyzna, kiedy myślę. Słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu, lecz oto nadciągają kosiarki, zapuszczając do wnętrza tej ściany, i dźwięków monotonie i ruchów gwałtowne pętle i Tną. Docieram do serca dramatu. Poza mową otwiera się przepaść. Czy jest to niewiadoma słabości, jakiej doświadczyliśmy w ojcach naszych, i dziedziczymy w sobie? Wolność stale trzeba zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar i utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą. Płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili? A tymi, co musieli nadpłacać, po której jesteśmy stronie? Nadmiar tylu samostanowień, czyż nie przerósł sił naszych w przeszłości? Czyż ciężarów historii nie dźwigamy jak filar, którego pęknięcie nie zabliźniło się dotąd? Ojczyzna, wyzwanie tej ziemi, rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną, jak sztandar, wyśpiewać dzieje. Śpiew dziejów spełniają czyny, zbudowane na opokach woli. Dojrzałością samostanowienia osądzamy młodość naszą, czasy rozbicia i złoty wiek. Osądziła złotą wolność, niewola. Nosili w sobie ów wyrok bohaterowie stuleci. Na wyzwanie Ziemi wchodzili jak w ciemną noc, wołając: Wolność jest droższa niż życie. Osądziliśmy wolność naszą sprawiedliwiej niż inni. Podnosiła swój głos tajemnica dziejów. Na ołtarzu samostanowienia płonęły ofiary pokoleń, przejmujące wołanie wolności silniejszej niż śmierć. Myśląc ojczyzna, powracam w stronę drzewa. Promień światła niechaj pada w serca i prześwietla mroki pokoleń. Strumień mocy, niech przenika słabości. Nie możemy godzić się na słabość. Słaby jest lud. Jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo, godziny przechodzą w psalm nieustających nawróceń. Idziemy uczestniczyć w Eucharystii, świat.